Nareszcie, tak, będzie wyrównanie. Jest, jest szansa. Ależ już serca nam tutaj zadrżały, no bo te werdykty były. Ale to jeszcze nie koniec. Ale spokojnie, to mamy remis w takim układzie. Mamy remis, no to są nasze nieoficjalne obliczenia. Oczywiście tam Kansa czuwa nad tym wszystkim. No, Łukasz się musiał maksymalnie sprężyć tutaj. Łukasz Radwański, drugi dan, zawodnik z Kluczborka. I teraz w wielkim finale kumite drużynowego ze swoimi kolegami, ale no i teraz Łukasz Wójcik. Po tych walkach i będzie wszystko w rękach, nogach, umyśle i ciele naszego znakomitego kolejnego zawodnika. Łukasz Wójcik i Ricardo Buzzi. To są zawodnicy, którzy także... Spójrzcie na jego twarz, jest strasznie zmotywowany. Dotarli, Mariusz, do półfinałów kumite indywidualnego, zatem jeszcze będą walczyli tak. Najprawdopodobniej dzisiaj. No Łukasz ma tutaj trudne zadanie, ale to jest bardzo dobry zawodnik, więc nawet z trudnym zadaniem może sobie poradzić. No tak, Ricardo Buzzi to jest mistrz świata w kumite indywidualnym z 2002 roku, zatem no jest to zdecydowanie absolutnie światowa czołówka. Teraz atak Brazylijczyka, ale tutaj nie dopatrzyli się punktacji. I jaka, zaraz, mamy chorągiewkę. Jedną biała, druga biała i nie ma punktu, niestety nie ma punktu. Sędzia wskazuje, że było dać zła pozycja. Ricardo Buzzi jest również mistrzem Pan Ameryki, nieaktualnym akurat, ale Łukasz Wójcik mistrzem Europy. W związku z tym tutaj się troszeczkę nam to taki wyrównuje. Pojedynek kontynentalny można taki pojedynek powiedzieć. Kontynentalny, to jest pojedynek, który, drodzy Państwo, będzie decydował o mistrzostwie świata w kumite drużynowym. Wielkie emocje. No będzie decydował. Wielka walka. Jeżeli będzie remis, będzie dogrywka. Ale my wierzymy wciąż, Mariusz, w to, że tutaj Łukasz Wójcik jest w stanie przechylić szale zwycięstwa w pojedynku z tym niezwykle groźnym Brazylijczykiem na korzyść reprezentacji Polski. I teraz kontra naszego zawodnika. Atakował tutaj techniką Maigeri Buzzi, ale kontrował Wójcik. Technika niezaliczona. Niezaliczona, potraktowana jako zblokowana. No rzeczywiście była zblokowana. A technika brazylijska potraktowana jako pchnięta, zresztą nie powinna być zaliczona, bo Łukasz kontynuował swoją akcję. I teraz Łukasz zrobił to, co umie, to, co robi dobrze. Piękne podcięcie w wykonaniu reprezentanta Polski, ale tutaj sędziowie pokazują, że no, nie było wykończenia, nie powinno być. Natomiast, bo tutaj nie padła akcja. Ale mamy tę sytuację, że znów na skraju maty będzie Brazylijczyk. I to on tak. W znacznie trudniejszej sytuacji wystarczy wypchnąć go za matę. Wystarczy i teraz jest Brazylijczyk i mamy punkt. Mamy dwa małe punkciki przewagi. Dwa małe punkciki na koncie reprezentacji Polski. Ale to jest, drodzy Państwo, wielki. Dwa lata temu, dwa lata temu przegraliśmy w półfinale właśnie dwoma punktami z Brazylijczykami. Czy teraz w finale dwoma punktami wygramy? Wielki rewanż się szykuje za mistrzostwa świata. Zresztą te pojedynki polsko-brazylijskie to jest taka esencja rywalizacji w kumite drużynowym. No i tutaj wierzymy, że będzie Vasari! Będzie Vasari! Vasari dla reprezentanta Polski. Tutaj nie ma możliwości. Zatem, drodzy Państwo, jeszcze nie jest jeszcze mistrzem świata. Jeszcze poczekajmy. Jak to jest? To nie jest drugie Vasari? Bo tam były dwa punkty, tutaj było Vasari, a teraz potwornie mocny atak Brazylijczyka bez kontroli. Tutaj absolutnie było to wbrew kanonom karate. Tutaj pamiętajmy o tym, że nie może być kontaktu. No a Brazylijczyk jakby w ferworze tych emocji zapomniał o tym najważniejszym kanonie obowiązującym w karate tradycyjnym. I tutaj z pewnością będzie kara dla zawodnika brazylijskiego. To czy z pewnością, to jeszcze nie wiemy, natomiast... O, tutaj no ewidentny atak. Ewidentny atak. On przyszła z brodą tak trochę rykoszetem, ale zahaczyła o brodę. No, ale to nie można takich techniki rzeczy robić w oczywiście karate tradycyjnym. Tutaj zabroniony jest kontakt, a ta technika Tsuki praktycznie przeszyła brodę Łukasza Wójcika. Zatem ja uważam, że tutaj sędziowie nie mają wyboru. Muszą ukarać zawodnika brazylijskiego. Zobaczymy, jaki będzie rodzaj kontaktu. Natomiast dobra sytuacja dla nas jest taka, że Łukasz był w trakcie wycofywania się. I w tym momencie, jeżeli inkasuje cios, to jego przeciwnik... No niestety może się spodziewać tutaj kary, ale zależy, jaki rodzaj kontaktu powiedział sędzia medyczny. Sędziowie wrócili na swoje stanowiska, drodzy Państwo, to są nie, już...
Kontakt musiał być minimalny, więc nie ma tutaj kary. Orzekli sędziowie, ale to jest nieistotne, bowiem w tym pojedynku prowadzi reprezentacja Polski. To są ostatnie akcje. Wierzymy w to, że Mistrzostwo Świata dla reprezentacji Polski w kumite drużynowym będzie wkrótce faktem i że cała Atlas Arena za moment będzie wrzała od wrzasków kibiców. Czekamy na ten moment, jeszcze ostatnie chwile. Ja liczę na to, że Butzi się tak tutaj kolokwialnie powiem, podpali do tej walki, że zacznie popełniać błędy i będzie atakował na hura, na chybił, trafił. I to jest dobry moment dla Łukasza, żeby zaatakować, żeby skontrować. Pokazał to w tej walce, dokładnie, że jest znakomity, jeśli chodzi o timing, o dynamikę, o szybkość. Zresztą to mistrzostwo to by był taki pierwszy ważny krok w kontekście dalszej rywalizacji, bo oni jeszcze będą walczyli zarówno Wójcik, jak i Stasiak w kumite indywidualnym. I tam także liczymy na polski finał. No z niecierpliwością czekam na gong końcowy. Teraz zadanie przed Łukaszem Wójcikiem jest w sumie bardzo proste, choć pamiętajmy, że jest to rywalizacja na najwyższym światowym poziomie, ale on musi dotrwać z przewagą, która została wypracowana przez naszą reprezentację w tym turnieju do samego końca tej walki. Koniec czasu walki! Mistrzostwo świata, drodzy Państwo, dla reprezentacji Polski. Nieprawdopodobna historia, zatem historia zatoczyła koło. Pamiętamy Montreal w Kanadzie w 1992 roku, kiedy to mistrzami świata w kumite drużynowym zostali Krzysztof Neugebauer, Jacek Wierzbicki, Wojciech Kamiński, Andrzej Maciejewski, a teraz po 20 latach w Atlas Arenie ich uczniowie fundują publiczności, która w tej momencie wiwatuje znakomite emocje i powtarzają ten sukces. Damian Stasiak, Łukasz Wójcik, Daniel Iwanek i Łukasz Radwański to są nowi mistrzowie świata Anno Domini 2012 w karate tradycyjnym, w rywalizacji kumite drużynowym. Zatem no pięknie rozpoczęła nam się ta faza finałowa. Jesteśmy naprawdę bardzo, bardzo mocno zbudowani. Żaba na trybunach jest tak wielka, że ja nie słyszałem, co ty mówisz, ja nie słyszałem swoich myśli, ale jakie jest podniecenie wśród publiczności. Wspaniała atmosfera i wspaniały, wspaniały wynik. No, wielkie, wielkie gratulacje dla reprezentacji Polski. Tak jak powiedziałeś, po 20 latach Polska jest znowu najlepsza w konkurencji kumite drużynowe. A pamiętajmy także o tym, że drodzy Państwo, to są wielkie emocje. To jest ogromny sukces, ale to jest jeszcze pierwszy etap, bowiem jeszcze mnóstwo zawodników i zawodniczek w różnych konkurencjach. W sumie tutaj mamy 7 konkurencji. Kumite drużynowe jest jedną z nich. To jest jeden z tych finałów, na który bardzo czekaliśmy, na który bardzo liczyliśmy, ale wciąż jeszcze ogromne emocje przed nami. No, pięknie to nam się ułożyło, taki, można powiedzieć, hitchcockowski był to wstęp i czekamy teraz na jeszcze większe trzęsienie ziemi. Czekamy na jeszcze większe trzęsienie i jeszcze myślę będzie, bo mamy zawodników w finałach i kumite, i kata, i enbu, więc będzie tutaj, będzie na co patrzeć. Teraz widzimy, akurat realizator pokazuje kibiców z całej Polski przyjechali karatecy, sympatycy karate, rodzice. Tak jak wspomniał Paweł Krzywański, karate jest często sportem rodzinnym, trenują całe ekipy, zaczynają dzieci. Ja miałem nawet przypadki, kiedy dziadkowie nie wytrzymali, założyli dresy i zaczęli ćwiczyć. I tutaj te ekipy teraz przyjechały i we wspaniały sposób kibicują polskim drużynom. Wielki sukces polskiego karate. Znakomity rezultat na początek tej rywalizacji finałowej w łódzkiej Atlas Arenie. Przypomnę zatem, żeby jeszcze ugruntować w Państwa świadomości ten wielki sukces. Polacy mistrzami świata w kumite drużynowym. Nasza drużyna Damian Stasiak, Łukasz Wójcik, Daniel Iwanek i Łukasz Radwański sięgnęli po najwyższe trofeum. A my tymczasem przenieśmy się do Sebastiana Szczęsnego, który jest jednym z naszych bohaterów. Obok mnie gratulacje mistrzu świata, Łukasz Radwański, drodzy Państwo. Człowiek, który wywalczył przed momentem ten krążek z najcenniejszego kruszcu. Łukasz, na gorąco, trudna, naprawdę trudna walka z Brazylią. Bardzo trudna walka. Brazylijczycy to są jedni z najlepszych drużyn świata.
od wielu lat, no niestety, byli zawsze albo pierwsi, albo drudzy, a my gdzieś za nimi. Raz nam się udało zdobyć wicemistrzostwo świata, no i teraz jest to piękna chwila, ponieważ z nimi, praktycznie z najlepszymi zawodnikami, wygraliśmy w finale. Ciężka była to droga do tego finału i myślę, że to złoto zdobyte, szczególnie jeszcze przed swoją własną publicznością, smakuje tym lepiej. Bardzo ciężka dla mnie, tym bardziej, bo jeszcze w Fukuoka indywidualne walczyłem, a w międzyczasie drużyna walczyła beze mnie. Ja w Fukuoka doszedłem do półfinału i wszedłem praktycznie na finał. Sensei się spytał, czy dam radę walczyć. Powiedziałem oczywiście, że tak. I wszedłem w pierwszej walce praktycznie w finale. Łukasz, nie wiem, czy zdajesz sobie sprawę z tego, że historia zatoczyła koło. 20 lat temu wasi sensejowie, wasi trenerzy zdobyli tytuł mistrza świata. Teraz sztafeta pokoleń, wy zdobywacie tytuł mistrza świata. Jakie to uczucie być mistrzem świata? No, wspaniałe. Ja powiem, że my już byliśmy zaprogramowani od tego od paru lat, od dwóch lat się ściśle przygotowujemy pod te zawody i to było marzenie senseja Kwiecińskiego, żeby nasza drużyna po 20 latach znów stanęła i mogę powiedzieć, że to jest najsilniejsza drużyna. Rodziła się w bólach. W ostatnim tygodniu no, jedna osoba weszła na zmianę, Daniel Iwanek, ale widać jak walczył, także super. Łukasz, przyznasz, że kumite drużynowe to jest chyba jedna z najważniejszych konkurencji tak naprawdę mistrzostw świata, bo pokazuje ten duch drużyny, pokazuje poziom całej reprezentacji, a nie pojedynczego zawodnika. No jakby pokazuje, że mimo, że kilka osób jest, stanowicie tą jedną całość. Tak, jest to najbardziej prestiżowa konkurencja. I tutaj no, rzeczywiście trzeba pokazać ducha, bo są trzy walki i suma punktów się liczy, także nie tylko duch, strategia, taktyka i wtedy można wygrać. Szczególnie emocjonująca była twoja walka, kiedy najpierw były stracone punkty, potem goniłeś, wyrównałeś. Powiedz mi, czy w czasie takiej walki kalkulujesz, myślisz, czy po prostu jesteś skoncentrowany tylko i wyłącznie na swoim rywalu? Nie myślę, po prostu jestem skoncentrowany, czasami tylko senseja posłucham, mówi mi, żeby cały czas to samo robić i robiłem i wyszło, i w końcu te punkty zdobyłem. Właśnie, co ci podpowiadał Krzysztof Neugebauer? Myślę, że teraz już po walce możemy zdradzić. Żeby cały czas trzymać to samo, być w środku i tylko do przodu. Także to się udało i jestem szczęśliwy, że wygraliśmy ten finał. Kiedy wchodzicie do finału, przynajmniej dla ciebie, to tak najbardziej prestiżowej tak naprawdę tej konkurencji, jest tak, że no, to jest jak gdyby wielkie wyzwanie. Czułeś tremę, zdenerwowanie, czy jesteś w stanie się wyłączyć, być ponad to, wchodząc do finału? Znaczy, zawsze jakaś trema jest, ale ja myślę, że ona nas, tych zawodników, którzy od kilkunastu lat walczą, to nas zmotywuje, a nie demotywuje i to jest po prostu taka adrenalina się wydziela, że nie czuje się człowiek jakby zestresowany i ze strachem, tylko po prostu chce walczyć i się bić. Łukasz, wielkie gratulacje raz jeszcze, nie zatrzymujecie, podium, trzecie miejsce, drugie miejsce już są zajęte, teraz czas na mistrzów. Powodzenia. Niesamowita chwila, my wciąż nie możemy, Mariusz, ochłonąć po tych wielkich emocjach, które zafundowali nam nasi zawodnicy, a my tymczasem obserwujemy podium tej rywalizacji, najbardziej prestiżowej, czyli kumite indywidualnym, drużynowym, no i oczywiście nasza reprezentacja, nasi złoci medaliści, którzy nawiązują do wielkich tradycji polskiego karate. No i teraz na podium ta nasza wspaniała czwórka, Damian Stasiak, Łukasz Wójcik, Łukasz Radwański i Daniel Iwanek. A za chwileczkę będzie ten wspaniały moment, który usłyszymy Mazurka Dąbrowskiego, usłyszymy nasz hymn. Ja pamiętam ze swoich czasów, kiedy to słyszałem, to za pierwszym razem, to że za każdym razem były dreszcze, ale za pierwszym razem to było coś niesamowitego. I chłopaki po raz pierwszy w tej konkurencji stanęli na najwyższym podium. Usłyszą Włodzimierz Kwieciński na naszych ekranach przed momentem. Prekursor karate, człowiek, który zaszczepił, a teraz hymn narodowy. Wielkie chwile polskiego karate tradycyjnego tutaj w Łódzkiej.